My jesteśmy teraz nad jeziorkiem. Tak. To jest staw w lesie. Ola też jest. Tak. I co teraz robimy? Teraz uczymy ręce. Nie. Teraz ja idę za wami, a wy prowadzicie do domu. Tak. A jak nie traficie? To poprosimy cię o pomoc. Nie, to ja wam nie pomogę. No to będziemy kombinować. No to musicie kombinować, bo ja wam nie pomogę i co wtedy? Dobra. Start. No to idźcie, ja za wami. No i teraz gdzie idziemy? Teraz idziemy tędy. Gdzie? Tam w prawo. W prawo, tak? Prawo. Jesteście pewne? Tak. No dobra. To jest najpewniejsze. Tak, na 100%. No bo to jest duży, duży las. O. Ogromny, ja tym mówię. A znaczy kukułkowy. To jest karmi. Karmin. A on czasami przed sekundą nie był na drzewie? Nie no. Idziemy dalej? Tak. No to go, a ja idę za wami. A teraz gdzie? W lewo. Tak? Tak. No to go. A później prosto idziemy w to w lewo, czyli tak. Tak, no dobra. To idziemy tak. Normalnie, tak? Prosto, prosto, tak. Prosto, a potem tam. No. Prosto, a później w tamtą. Tak, okej. Prawo. No dobra. No to idźcie. Nie lubię dlatego, że bawię tutaj tak. A czy to? Ta wędlina jest świeża? A czy to nie jest lepiej stare? Może wezmę inne i kolejkę całą godzinę się stoi. I klędzą, nie? Tak. Dobrze. Takie dziady pod kościołem. A teraz? Idziemy w prawo. Tak? Tak. Nie, sekundka. No tak. Ale ja muszę się skupić. Sekundka w prawo. Tak, w prawo. Dlatego. Jedziemy! Chodźcie! Go, 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 go! Ale dajesz! Ale dajesz! Dawaj, dawaj, dawaj! Teraz do góry! Jedziemy! Go szybciej! O nie! Pomóż! O, co mam teraz tym zrobić? Obmuchak? Wymuchnij tylko. Okej? Okay? Idziemy dalej? Chowamy? Muszę zjeść spokojnie. Dobrze. No ja nie wiem. A ja wiem. Pewne, że idziecie dobrze? Tak. Dobra. A jakbym teraz zrobił tak, żebym po prostu wam uciekł? Na razie, cześć! Traficie? Ja nie zaraz do domu. Ale czemu za mną biegniecie? No traficie do domu, nie? No. Ja idę do lasu, cześć! Was tu porzucę i co? Żartuję, chodźcie. Ciekawe, co by było, gdyby wszystkie zwierzęta tak się połączyły w jedną ekipę. Wow, i tak by... atakowali wszystkich. To zagryzły. No i teraz dochodzimy do ogromnego skrzyżowania. Znaczy ogromnego, w sensie jest dużo możliwości. Można skręcić w prawo, można iść prosto, można skręcić w lewo, można iść po skosie. Jak szliśmy, to widzieliśmy właśnie to. Czyli musi być wprost. To idziemy tak, jak mówicie, tak? Aha. Lena? Co? Jak idziemy teraz? Teraz idziemy wprost. Teraz idziemy tak, wprost. No to dał. Prosto, bo ja pamiętam, no. Ja się nie nazywam, no to wy jesteście tej przewodniki. Go, go. Bo jak szliśmy, to pamiętam, że to było. A wiecie, jaka to jest podpowiedź? Nie. No gdzie idziemy? Pokażcie. Tam. No, a wiecie, dlaczego jest podpowiedź? Nie. Widzicie, że tam przebijają jasne takie punkty, tak, w lesie? A no? No, jak się ruszysz w bok, zobacz, to tych punktów jest dużo, tak? No. To znaczy, że albo się kończy las, albo przynajmniej jest jakaś polana. Aha. I tam nie ma drzew. A tam, zobaczcie, wszędzie. Tam w ogóle nie ma. Wszędzie są. Tam jest, widzisz, też jest trochę jaśniej, dlatego, że tam są wycięte drzewa. Ale dalej jest ciemno, więc jest dalej las. No. A tutaj na dole? Tak? Już nie ma lasu, czyli tam nie ma lasu. No właśnie, idziemy tam. No właśnie. Ja pamiętałam właśnie, że tutaj skręcamy. Że nie bo tutaj. Wiecie, co że... jeszcze jest za zasada? Nie. Tylko się nie zawsze sprawdza. Widzicie tutaj, że jest tak, to drzewo wiem, zielone? Wiem, wiem. A z drugiej strony? Nie. Północ i południe. A widzisz, tu się nie zgadza, bo z każdej strony jest zielone, bo ono od dołu złapało. Ale jak się przyjrzycie na to drzewo,
to tutaj, od tej strony, patrzcie, prawie w ogóle nie ma. Nie? Jest ciemne. A chodźcie z drugiej strony. Widzicie? Jest. Zobacz, ile jest tutaj tych mchu. Widzisz, takiego zielonego. Północ i... I to jest północ. Tylko trzeba znać jeszcze kierunek. Co się ręka stało? Nie, bo to jak kora upadła, to mi... W oko. Malutka kora. No, widziałaś? Tu jest mało mchu, a zaraz z tej strony ile jest dużo. Widzisz? A co tu jest? Gdzie? A to jest żywica. Drzewo krwawi. Krwawi? Co to znaczy? No żywica puszcza, chodź. Żywica puszcza, chodźcie. No idziemy dalej. No to egzamin zdany dobrze. Tak. Drogę pamiętałyście. A na jaką ocenę? No dobrze, no wszystko trafiłyście. Szóstkę? Tylko, żeby nie było. To było bardzo proste. Zaraz? Następnym razem pójdziemy daleko w las i będzie dużo ścieżek w lewo, w prawo. Potem pójdziemy przez taki las, że nie ma drogi. I znowu gdzieś wejdziemy. I wtedy zobaczymy, czy traficie. Tak? Damy radę. No okej. Okay. To go. Znaczy, tą trasę na pewno znamy, więc... Wy tu chodziłyście często. Tak, tak. I trzeba się rozglądać i patrzeć. I wiesz, co trzeba zrobić? Jeszcze jedną rzecz. Bo idziemy w tą stronę i las wygląda tak. A jak wracasz, odwróć się, to las wygląda i droga tak. Widzisz? Zupełnie inaczej. No. Czyli twój wzrok i twój mózg pamięta, że się tak szło. Ale jak będziesz wracać, to teraz to skręca w lewo. Widzisz, że droga skręca w lewo? Aha. Zapamiętamy to. Idziemy tam za tym zakrętem. Teraz zobaczcie, jak wygląda droga w tą stronę. Zupełnie inaczej. No. Co trzeba robić? Jak się idzie w lesie w jedną stronę... Oglądać właśnie część tu Michał. Nie, też trzeba oglądać się za siebie. A. Żebyś, albo... Jak idziesz i patrzysz, tak wygląda w tą stronę, to co jakiś czas się odwracasz? Aha, jak będę wracał, to muszę taką drogę pamiętać. Ola, tu jestem pięk! Ej, no właśnie, czyli jesteśmy na dobrej drodze. No, to znaczy... A, ale się byli znam. To znaczy, że niedaleko jest wieś, czyli babcia. To znaczy, że to znaczy... po drodze trzeba mieć jakieś charakterystyczne punkty, albo normalnie zaznaczać. Że tutaj masz iść w tą stronę na przykład. I wtedy to poznasz. I wtedy wiadomo, że jak tu jest takie rozgarnięte, to chyba, że to zrobił jakiś wkurzony dzik, ale strzałka by mu raczej nie wyszła, nie? Aha, zobaczcie, już strzałkę zrobiłam. Ja no. Też. No, ale te strzałki widać wyraźnie. Albo kamienie. To się robi kopczyki. Układa się kamień na kamieniu, bo to wiadomo, że normalnie by się tak nie ułożyły. Tak się szlaki robi w górach. Tak. Kopczykami. Tylko Ola, to muszą być takie znaki, żeby były trwałe. Jak ktoś tutaj przejdzie po strzałce, to ona zostanie. Nawet jak kopnie, to i tak zostanie, będzie widać. Aha. A jak zrobisz taką strzałeczkę, ktoś będzie szedł i kopnie, to nic nie zostanie. Już nie trafisz do domu. Muszą być wyraźne. Trzeba z ziemi zrobić. No takie, żeby albo nie odkwietło. Albo na przykład pamiętać, że takie coś było. Albo ten pień kolorowy. No wszystko. Kolorowy. Trzeba się po prostu rozglądać. Pamiętacie, jak chcieliśmy, że są ślady dzików? Tak. To też jest punkt. To nie można się poddawać. O, widzisz? No ty to się umyjesz, co ale musiał?